Czerniak jest nowotworem o największym dynamice wzrostu zachorowań w Polsce. Okazuje się, że co 8-10 lat podwaja się liczba zachorowań. W tej chwili jest ponad 3100 zachorowań, ale to są dane z 2013 roku. Jak widziałem dane prognozowane na ten rok, to już jest około 3,5 tysiąca. W związku z tym to jest naprawdę duży skok. Co więcej, niestety, tej przyrostu liczbie zachorowań rośnie też liczba zgonu. Cały czas w Polsce na czerniaki umiera co trzeci chorujący. To jest bardzo dużo. Bo tak naprawdę w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, tylko co dziesiąty pacjent ginie z powodu tego nowotworu. Czyli różnica jest kolosalna i to nie wynika głównie z nowych terapii, chociaż też, ale przede wszystkim wynika z tego, że pacjenci wcześniej zgłaszają się do lekarza. W związku z tym musimy obserwować swoją skórę, a lekarze muszą być czujni co do skóry pacjenta. I te połączenie tych dwóch czynników powoduje, że tak naprawdę ten nowotwór, mimo że taki groźny, jest prosty bardzo w wyleczeniu, bo wyleczenie to się równa chirurgia, a wszystkie inne metody leczenia to jest gonienie za tym nowotworem, no, coraz bardziej skuteczne, ale jednak najważniejsze jest wczesne wykrycie tego nowotworu, a nie ma prostszego nowotworu, on jest na skórze. Obserwując swoją skórę jesteśmy znaleźć w stanie 95% czerniaków, bo po prostu jest to zmiana, która się pojawiła i się zmienia, albo która była na skórze, zaczęła się poszerzać, pogrubiać, swędzić. Te wszystkie czynniki, pójdźmy do lekarza, pokażmy to lekarzowi. Jak mamy dużo znamion, też pokażmy. Wczesny czerniak nie rośnie bardzo szybko. Mamy na to czas. Jak raz w roku pokażemy swoje zmiany skóry chirurgowi, onkologowi czy dermatologowi, to z reguły wystarczy. Ja chciałabym tutaj podkreślić, że czerniak nie powstaje najczęściej na podłożu znamienia. Natomiast bardzo wczesny czerniak może początkowo wyglądać jak znamie. Tym jednak będzie się różnił od znamienia, że będzie się zmieniał co do swojej wielkości, kształtu, który prezentuje na skórze, zabarwienia. Bywają także czerniaki, które są jednokolorowe i wśród najbardziej takich podejrzanych czerniaków będą te, które nie mają barwnika, które są różowe oraz czerniaki, które są bardzo czarne. I o ile bardzo czarna zmiana będzie powodowała, że będziemy podejrzewali, że to może być czerniak, bo tak nam się będzie kojarzyło z samą nazwą nowotworu, o tyle zmiany różowe bardzo długo są, nie budzą naszego niepokoju. A to jest bardzo ważne, żeby się zgłosić wówczas do lekarza, ponieważ większość zmian różowych jest jakąś formą nowotworu. Także oczywiście z jednej strony każda zmiana szybko rosnąca, ulegająca zmianie pod względem zabarwienia kształtu, wielkości na przestrzeni kilku miesięcy do roku, ale również każda zmiana różowa.